Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Space Engineer z astronautą Karmirim. Wiecie, co wam powiem? Tak, coś się zdecydowanie zmieniło. Tak jakby cień był lepszy i pikseli więcej i te refleksy takie bardziej kozackie. Tak wyglądają Space Engineersi na, właściwie chyba prawie maksymalnych detalach. I jedno się nie zmieniło, szkło dalej wygląda obrzydliwie. Niestety. Tak, sorry, tak. Ja wam powiem, nagrywam przy 60 FPS-ach i to jednocześnie w trakcie renderowania odcinka odcinka z Mistrzów Minecraft i Magii na poniedziałek. Sorry, tak. Teraz się chwalić będę przez tydzień sprzętem, który sobie zakupiłem. Ale wszystko ku poprawie jakości. W dalszej kolejności na liście jest chyba, zdaje się, już mój mikrofon dopiero, ale to jeszcze chwila. W międzyczasie powróciły szumy, nie za bardzo jestem pewien dlaczego i co się tak, szkło dalej jest obrzydliwe. Dlaczego i co się z nim dzieje, zacząłem znowu utrzymać. Również jedno mnie zastanawia, dlaczego takie rzeczy jak na przykład rafinerie albo pistony dalej nie mają żadnych faktur fajnych, żadnych tekstur, nie wiem czego to jest. To jest efekt tego, że to jest work in progress, czy u mnie coś się nie wyświetla? Zobaczmy tutaj graphics. Wszystko jest na high. co z tym mogę zrobić? No, nie za bardzo. DirectX-a zmienić? Nie mam pojęcia. Dobra, dajcie coś w komentarzach, co mówicie na ten temat. Ale mimo wszystko, dzisiaj jest wielki dzień. Ukończyłem spawanie mojego krecika. Powiem wam, nie było łatwo. Strasznie się poirytowałem, bo dwa razy chyba wysadziłem jego fragment, wlatując tym naszym wiertłem, czy tym spawaczem, tak? I jego ramieniem do spawania, wlatując w jakieś elementy, które się wybuchały i rozpadały. Najbardziej mnie zdołowało, jak rozwaliłem dwa duże silniki. A zirytowało mnie to dlatego, że po prostu nie miałem szczęścia na niej i tak dalej. Okej. A więc, oto jest krecik wersja druga. Jest napędzany łącznie 6 wielkimi silnikami oraz całą baterią małych, żeby skompensować zużycie energii, ponieważ zasadniczo krecik pali jak smog dla odmiany. Tak, wersja druga pali jak smog. Dosłownie niemalże i z tego powodu jest napędzana, może wejdźmy do środka, mały tak. W tej chwili ten statek jest napędzany dwoma reaktorami, małym i dużym. Duży w tej chwili jest wyłączony, a mały jest tu tylko po to, żeby podtrzymywać statek, oświetlenie, jakieś dodatkowe obwody w stylu na przykład konektor. W momencie, kiedy to będzie zadokowane, bo przypominam, że jak wyłączymy duży reaktor, to wszystko zgaśnie i nie będzie mocy. Więc mały reaktor jest tylko po to, żeby trzymać jego oświetlenie albo konektor. Jest jeden duży reaktor, jedna wielka ładownia. To wszystko jest połączone gdzieś tutaj pod spodem siecią konektorów, które mam nadzieję zespawane zostały prawidłowo i to jako tako będzie działać. Żyroskopów też jest cała bateria, co prawda są one rozmieszczone na tyle bezsensownie, że... Kurde, zawodziłem. Gdzie jestem? To jest reaktor. Dobra, tu jest wyjście. Są tak beznadziejnie rozmieszczone, że chyba nie za bardzo pomagają w kręceniu, ale jest ich kilka przynajmniej, tak mam nadzieję. I w ogóle się da dzięki temu kręcić. Gdzie jest ta wreda krata? Win. Vertical window. Wróćmy to. Tak. Teraz dwa wejścia. Z tyłu nie ma nic. Tam za tą ścianą są żyroskopy. Tu na górze nie ma nic. Być może się pojawią żyroskopy. Cztery reflektory. Dwa reflektory, które świecą na... ogólnie do przodu i dwa reflektory na wiertle, ponieważ wiertło jak się wkręca w skałę, to rzuca straszny cień. Od spodu mamy jeden konektor, w
wysuwane przy pomocy pistona, jak również wysuwane przy pomocy pistona są nasze właśnie wiertła, a to głównie dlatego, że jednak kokpit wystaje zdecydowanie troszkę ponad statek, tak żeby widzieć przynajmniej dokąd lecimy. I to mogłoby nam przeszkadzać w kopaniu, więc usiądźmy sobie w tej chwili wygodnie. Włączmy nasz reaktor duży. Włączmy małe silniki, włączmy żyroskopy. Również śmieszna sprawa, bo statek porusza się całkiem niegłupio na małych, przynajmniej na tej ilości małych silniczków. Jakoś to manewrowanie mu idzie. Na dużych jest o wiele lepiej, ale duże można włączać głównie do podróżowania bądź rozpoczynania podróży, bądź w momencie dopiero kiedy już jesteśmy pełni. No ale na razie, no bo niestety małe silniki w momencie kiedy ważymy 2 miliony kilogramów, to niestety już zaczynają klękać. I tak, mamy lampy na przednim, no na tych wiertłach. Jak również mamy włączane normalne lampy na statku. Dodatkowo oczywiście detektor rudy i też tutaj w tym momencie może jakoś, w złym miejscu siedzę. 3 miliony kilogramów ponad. I słuchajcie, to jest najcięższy w tej chwili statek, jaki do tej pory leciałem. Space Engineers wbrew pozorom, ale jak widać całkiem żwawo nawet dzięki tej ilości silników się zachowuje. Hamowanie no nie jest jakiś super hiper, ale jak na taki ciężar przyznam, że jest całkiem wydajne. Zużycie paliwa rzędu 65% ze wszystkim. I jak widać zachowuje się bardzo, bardzo dobrze. No, poza tymi takimi dziwnymi historiami w stylu, że po prostu na przykład no, bokiem hamuje, czy troszkę gorzej? Chyba nie, chyba dokładnie tak samo jak przodem, z tym tylko, że się zaczyna obracać i to jest jego największy mankament. Drugim mankamentem jest to, że ja w tej chwili nie mam nim gdzie zatankować. A, i straciliśmy jedno wiertło. Wybuchło. No cóż, jedno wiertło i jeden konwejor. Z tego wynika, że chyba musimy zadokować w jakimś miejscu przytulnym. I tutaj dobra, wysuńmy sobie nasze podwozie. W tej chwili powiedzmy sobie szczerze, musimy zabrać spawacza. musimy spawacza stąd wyeksmitować, bo on nam zasłania to miejsce, w które my się chcemy podłączyć. Dokładnie ten konwejor. Co prawda, to jest mechanizm przystosowany do wysysania. Blacklist. Do wysysania wszystkiego, bo kiedyś jak podłączyłem tego spawacza w pierwszej chwili, to on nie miał filtru założonego i zaczął wysysać mi wszystkie goty, dlatego go musiałem spacyfikować. Więc dobra, co my tu mamy? Mamy wyłączone żyroskopy. Wyłączmy to. Odsuńmy się stąd. Jakiś kawałek dalej. Nie musimy się. Nie musi być daleko, wbrew pozorom. Tamten nasz krycik nie jest wcale taki duży. Pytanie tylko, czy my możemy tutaj w tym miejscu się unosić. Czy nam nie odleci? Teoretycznie nie powinien, więc... Ile mamy czasu na tym paliwie? 200 dni. Tak. Cztery dni. Dużo trochę. Dobra, to powiedzmy, że go jednak wygasimy. Myślę, że niespecjalnie czymś ryzykuje. 180 dni. Dobra, wystarczy. Najwyżej się dotankujemy.
tylko ty, nie odleć. Dobra, gdzie jest nasz krecik? Jest tam wysoko. Chyba będę musiał założyć pół, tak jak zostało mi zasugerowane w którymś momencie, co prawda temat dotyczył małego spawacza, to będę musiał chyba dorzucić będę musiał dorzucić kamerę gdzieś tam od spodu w celu poprawy możliwości dokowania, bo ni cholery nie widzę tego konektora. Czy on jest w dobrym miejscu, czy w złym miejscu? Absolutnie nie mam zielonego pojęcia. Więc dokujemy ostro na czuja. Spróbujmy to zrobić jak najdelikatniej się da. Wygląda nieźle. Wygląda, że już mamy mniej więcej dobry poziom. Pion. Do tyłu. Ups. jesteśmy za nisko. Pochylmy się do przodu. Jak to wygląda? Tu jest nieźle. Przy takiej masie. Redy. Dobra, wyłączmy główne silniki. Zostawmy tylko te do stabilizacji. Lock. Wyrwałbym się jak nic. Wyłączmy w takim razie również małe silniki. Właściwie powiedzmy, że możemy wyłączyć w tej chwili wszystko, łącznie z dużym reaktorem i żyrostabilizerami. Tak, bo jesteśmy zadokowani. Nie chciałbym, żeby to się w jakiś sposób zmieniło. Sprawdźmy jeszcze połączenie, czy na pewno. To dokowanie było o pomstę do nieba, ale jesteśmy zadokowani. Mam nadzieję, że na razie to pozostanie. Taki dramat. Dobra, czyli zdecydowanie będziemy musieli stworzyć dok. Pozwólcie, że się w tej chwili zabiorę za naprawę. Bardziej za przerobienie tego całego zestawu. Bo po pierwsze musimy dorzucić piston do tego, co chcemy przeprowadzić za niedługo, jak również musimy powiększyć nasz otwór do, ja myślę, ciężko powiedzieć, czy chcemy, żeby był większy? 3. Jak to się ma do naszego małego spawacza? Chodź tu. Dobra, włączmy mu wszystko. Odblokowane. Chyba obiłem trochę blachy. Mi się wydaje, że na jeden malutki stateczek to jakoś wystarczy. Ale to i tak z tego co widzę będzie dość na styk. Jeżeli będę chciał zbudować coś większego, mogę mieć już wtedy zdecydowany problem. Więc prawdopodobnie powiększymy to o... w ogóle jakie... Będę musiał się pobawić na świecie testowym. Jak duże to będzie, na pewno będzie 2 razy szersze niż to, może nawet 3 razy szersze. Wyższe jeszcze nie wiem. Będę musiał sprawdzić tą wartość, ponieważ do tego będę chciał wykorzystać te takie drzwi... Gdzieś tu były, o! Artite Hangar Door. I teoretycznie nie znam ich gabarytów, nie wiem na ile się one pozwalają wysunąć, dlatego będziemy to musieli po prostu sprawdzić później. A my te czasy możemy zrobić małe przetasowanie w postaci przedokowania małego spawacza i dużego spawacza. Tak, w dół, w prawo, w dół, do tyłu, za wysoko. Dobra, wyłączmy to wszystko. Off. My wysiadamy. Duży spawacz może zamieszkać zaraz z tej strony, ale duży spawacz będzie miał kupę roboty i to będzie robione pomiędzy odcinkami, ponieważ na obecną chwilę myślę, że na pewno mam co najmniej 8 godzin spokoju z uwagi na ilość materiałów, które są w ładowni krecika.
Ładownik recika i to są ilości takie, których szybko, szybko nie zmienimy. Gdzie tu jest krecik, krecik. Tak, krecik walarska, chyba będę musiał zmienić trochę nazwę, zobaczyć ile tego jest. Tego jest miliony ton. O rany, 2 miliony uranu. 2 miliony, ile to jest 2000 razy. Tak, dużo. To jest dużo uranu, dużo żelaza i tak dalej. To się chwilę się będzie mieliło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Space Engineering z astronautą Kamilirim. Cześć!